Kalęga w świecie gwiazd są bardzo popularne. Aktualnie patostramerzy wspierają Britney Spears, goląc głowę na zero. Modę tę w polskim internecie zapoczątkował kontrowersyjny raper, rzucając przy okazji wyzwanie Magdzie Gessler. Popek, czyli Paweł Ryszard Mikołajów, 40 l. Od dawna wzbudza krajne emocje. W swoich piosenkach nie przebiera w słowach. Wytatuował sobie niemal całe ciało i gałki, oczne czarnym tuszem, za kradzież z włamaniem policja ścigała go listem gończym. W sympatię szerszej publiczności udało mu się jednak zaskarbić, występując w polsatowskim tańcu z gwiazdami. Reklama teraz postanowił ponownie namieszać na rodzimym podwórku i rzucił Magdzie Gessler wyzwanie ogolenia głowy na łyso. Pamiętacie? Że kiedyś Britney Spears ogoliła się na łyso? Nominowała mnie do tego zadania. Zrobię to. Ja wyzywam Magdę Gessler. Powiedział na facebookowym nagraniu. Później wziął maszynkę do ręki i dokonał ostrego cięcia. Na koniec dodał: Pani Magdo, teraz pani kolej. Próbowaliśmy skontaktować się z restauratorką, aby podpytać, czy przyjmie wyzwanie popka i zdecyduje się na metamorfozę. Magda jest jednak nieuchwytna.